Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku w Deluxe Jump 4. Jesteśmy w Oberstdorfie, w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni w sezonie 2018-2019. Ja jestem Alek, no i witam was na te zawody jak najbardziej serdecznie. No i cóż, co ja mogę wam więcej powiedzieć? Ruszamy z tym konkursem. No to... go! Pierwsza para, Kevin Bickner, Simon Amman. No i popatrzmy, jak Kevin Bickner rozpocznie. Świetnie wystąpił w kwalifikacjach, trzeba sobie powiedzieć. Ale czy tak samo będzie w pierwszej serii? Oj tak, ale Simon Amman będzie miał problemy. Przeskoczyć tą odległość, 131 metrów Bicknera. No, może być problem. Zimi właśnie już sunie po progu. No i tego chyba nie skoczy Zimi. No raczej nie, ale zobaczymy, może w Lucky Loserach się znajdzie. Pierwszą parę wygrywa Kevin Bickner. Troszkę myślę, że niespodziewanie. Czekamy na następnych zawodników. Coloredo Zografski, też bardzo ciekawa para. Sebastian, oj, też bardzo wysoka parabola lotu. Jeszcze dalej niż Bickner chyba. 131,5 metra, gorzej chyba oceniony i 1/10 z Bicknerem przegrał. No i Zografski musi do tej odległości się dostosować. Zobaczymy, jak sobie poradzi Włodek. Oj, chyba będzie kiepsko. Kiepsko, no i niestety przegrywa ten pojedynek. No i będzie też ciężko z awansem. A ma nadal pierwszym przegrywającym. No i następna para, Semenić, Stefan Hula. No i tu trzymamy kciuki oczywiście za naszego Polaka, Stefanka. No, Semenić, ile skoczy? Oj, daleko! Lądowanie było jednak gorsze. Trzecie miejsce. No więc zobaczymy, czy Stefan Hula sobie z tym poradzi. Oby tak, no bo Stefan, przydałoby się dobrze rozpocząć ten turniej czterech skoczni i chyba się uda. Stefan, wysoka parabola lotu, tak jest, będzie nawet chyba prowadzenie, wydaje mi się. 132 metry, nota 140-punktowa i Stefan Hula na prowadzeniu, brawo dla Polaka. No a teraz bratobójczy pojedynek niemiecki, Karl Geiger, Richard Freitag. Popatrzmy. Karl Geiger, oj świetnie będzie, na razie skoki przepiękne. I Karl Geiger na drugie miejsce, 138,3 nota. Świetnie wygląda Geiger, ale czy lider Pucharu Świata to wytrzyma? Oto jest pytanie. Nie, Richard Freitag przegrywa i tym bardziej odpada, myślę, z rywalizacji o turniej czterech skoczni. Geiger przechodzi dalej. No mamy turbo sensację w tej chwili. Michał Nazarow i Andreas Tiernen, to jest kolejna para. Zobaczymy, jak Stierne. No, ale Nazarow chyba ułatwił mu sprawę. Krótko, 123,5 metra, dziewiąte, ostatnie w tej chwili miejsce. No i Stierne chyba spokojne zadanie ma do wykonania. No i nie powiedziałbym, ale raczej to skoczy. Tak jest. No jeszcze prawie by upadł przez to szóste miejsce. Stiernena razem z Ammanem. No i następna para. Martin Omme, Stefan Kraft. No, tu też może być ciekawie. Martin Omme wcale nie jest taki słaby, jakby się wydawało. Ale tutaj chyba nie zabłyśnie. Choć skok przyzwoity. 127 metrów, ósme miejsce. No zobaczymy, czy Kraft sobie poradzi z tą odległością. Miewał już w tym sezonie gorsze skoki. Ale dzisiaj spokój i wyluzowanie ze strony Stefana Krafta, proszę bardzo. Drugie miejsce, 137,5 metra. No i mało mu brakło do Stefana Huli, 0,9 tylko. Więc duże brawa dla Krafta. Dwa Stefany na prowadzeniu. No a teraz Maciej Kot i trzymajmy kciuki, żeby wygrał z tym Pejerem. Oj, to wyjście z progu Maćka nie zachwyca i skok jest krótki niestety. Chyba Maciek dzisiaj również padnie ofiarą słabego skoku, bo Kilian Pejer wątpię, żeby tak zepsuł skok. 124 tylko metry Maćka Kota. No i Maciek
No przegrał, no. Nie oszukujmy się. Taką odległość Kilian Peyer skoczy. Szóste miejsce, 128,5 metra. Szwajcar w drugiej serii melduje się na rozkaz. Czesmir Kozisek. Jak za to Kozisek sobie z Wellingerem poradzi? No to też jest bardzo, myślę, wyrównana para. Ale Kozisek skoczył nieźle. Szóste miejsce dla Koziska. Duże brawa. No i Wellinger czy właśnie Kozisek? No tutaj z tej pary też mógłby się Lucky Loser taki wykreować. I chyba tak będzie, bo Wellinger się chyba nie podda. Ale nie skoczył tego Wellinger. Jest dziewiąty dopiero, proszę bardzo. No Wellinger razem ze Stiernenem i Ammanem, więc tutaj no... Zobaczymy, Amman spada jako na trzeci Lucky Loser. No i Denis Korniłow, Mackenzie, Boyd Klaus, no z tej pary. Raczej podejrzewam, że Mackenzie powinien wygrać, ale Korniłow skacze świetnie. Ależ ci skoczkowie tutaj naprawdę chcą walczyć do samego końca. Korniłow szósty i Mackenzie, no ciężkie wyzwanie dostał. Ale skoczył. Myślę, że to skoczył. Szóste miejsce. Troszkę lepszy skok, pół metra. Lepsze noty. No i Mackenzie melduje się w drugiej serii. A Korniłow jest pierwszym, pierwszym Lucky Loserem w tej chwili. No i Tilen Bartol, Kamil Stoch. No, Bartol, lepiej, żebyś za dobrze nie skoczył. Bo Kamil tutaj jest przewodzącym w tej parze. Miejmy nadzieję. O Boż. Tilen Bartol, 128,5. No, nie chce poddać się Słoweniec bez walki, jak widać. No jeżeli przegra Kamil, no to będzie ciężko do drugiej serii awansować. Ale my nie miejmy takich złych skojarzeń. Kamil Stoch na prowadzenie, proszę bardzo. Nie, jednak przegrywa. Drugie miejsce przegrał z Stefanem Hulą, ale dwójka Polaków na prowadzeniu i w dodatku przyjaciół z pokoju, więc... Tym bardziej Dawid Kubacki, oby teraz Dawid powtórzył skok Kamila i będziemy w niebie po prostu. Polska reprezentacja, o Jezu nie, Dawid, coś ty narobił znowu. No chyba drugiego Polaka żegnamy w tym konkursie. Ojeju, jeju. No i teraz Łukasz Chlawa chyba spokojnie już skoczy. No bo to nie jest odległość, którą Dawid zaskoczył Chlawę. No a Chlawa ledwo to skacze, więc Dawid by się przyłożył i pokonałby Łukasza Chlawa, a tak Czech melduje się w drugiej serii. No myślę, że jako ostatni, no. Halvor Egner, Granerud i Robert Johansson. Norweska para. Oj, ale Granerud! No ułatwił życie Johanssonowi, można powiedzieć. Chyba się dogadali w pokoju czy coś. No bo Johansson 74 metry, no raczej skoczy. Myślę, że ono coś więcej chce tu walczyć. No, wysoki lot. I wylądował na miejscu piątym. Troszkę notami mu tutaj pokręcili. No, ale najdalsza odległość na razie Kamil Stoch, 132,5 metra. Przegrał notami ze Stefanem Hulą. Kraft trzeci, 30 tego do Kamila, więc niesamowita sytuacja. Peter Prejuc, Roman Kołderka. Też bardzo ciekawa para. No tu ciężko wybrać takiego zwycięzcę, ale chyba jednak Kołderka. Peter poniżej oczekiwań, 126,5, 20 miejsce. No i Roman Kołderka, myślę, że powinien spokojnie skoczyć powyżej 125 z dobrymi notami jeszcze. Ojej, tu będzie daleko. Tak jest, Czesi meldują się w komplecie w drugiej serii. Tak, powinni wszyscy brać przykład z nich. No i Timi Zajc, Gregor Deschwanden. Amman jako ostatni nadal jeszcze jest, ale czy utrzyma się? Wątpię. Tutaj może być jakiś Lucky Loser, bo Timi Zajc skacze dobrze, tak jak podejrzewałem. 11 miejsce, 130,5 Zajca. No i zostaje nam Gregor Deschwanden. Jak sobie Szwajcar tutaj poradzi? Oj nie! Szwajcar psuje skok. I Timi Zajc jednak awansuje spokojnie. A Deschwanden niestety odpada. No szkoda. Johan Andre Forfang, Markus Eisenbichler. No Forfang spieprzył skok w kwalifikacjach.
ale jemu się to zdarza często, ale dzisiaj nie. No, Markus miał chyba pecha. 10. miejsce, no i czy Niemiec chociaż trafi do Lucky Loserów? No, zaraz zobaczymy. Też, oj nie, tu będzie ciężko. No i przegrywa walkę Markus. Zdecydowanie 10. miejsce Forfanga, 28. Eisenbichlera. No i Amman cały czas się trzyma. No a tu Paul Brassme i Clemens Aigner. No jakby Paul Brassme zaskoczył pozytywnie, to mógłby jeszcze tego Aignera pokonać i bym się nawet nie zdziwił. I proszę bardzo, co on wyczynia. 21. miejsce, proszę bardzo. 128 metrów gorzej oceniony. Więc Ammana, nawet jeśli przegra parę, to nie wyprzedzi. No i Clemens Aigner. No i Clemens Aigner przegrywa. Zgodnie z moimi przewidywaniami, Aigner nie radzi sobie z presją. Paul Brassme w drugiej serii się melduje. Proszę bardzo. No i Severin Freund z Matthews Okupem. No, Severin, ciężkie zadanie przed tobą. Bo Matthews skacze fenomenalnie jak na razie, ale Severin odpalił rakietę. No, wrócił stary Severin i obejmuje prowadzenie. 131,5. Jakie noty? 4,20. 0,6 punktu przewagi nad Hulą. No i Matthews Okup. Co on w tej chwili tu jest w stanie zrobić? Czy jest w stanie pokonać Niemca? Niesamowite! On to zrobił! Matthews Okup, 133 metry i prowadzi 141,9 nota. Ależ Kanadyjczyk trafił z formą na turniej. No i Severin drugi jest pierwszym przegrywającym. Amman jeszcze nie odpadł. Nie odpadł. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. No ale tu jest dwóch ich, więc nie ma co się dziwić. Ryoyu Kobayashi, Piotr Żyła. No joju, obyś nie przeskoczył Piotrka. No i chyba nie przeskoczy, bo nie wyglądało to na dobry skok. Piotrek, zadanie do wykonania dla ciebie jest ułatwione. Obyś je wykonał. Piotr Żyła właśnie. Piotrek. No i spokojnie. Troszkę myślę krótko na Piotrka. 16. miejsce. Będzie musiał coś odrabiać. No ale. No, też ciekawa para. Etu Noisiainen i Siergiej Tkaczenko. Oj nie. Etu już odpadnie chyba. No, chyba ze Siergiej jeszcze gorzej skoczy, no ale to byłaby naprawdę para niesamowita. No i Siergiej Tkaczenko właśnie już sunie nam po progu. No i ile? Nie, bardzo ładny skok Tkaczenko. 12. miejsce, więc i Kazach tutaj się wkomponował jak na razie. No i tu mamy nadzieję, że Noriaki Kasai nie wygra z wolnym Jakubem naszym. No, Noriaki takie krzywe wyjście z progu, ale skok świetny. 129,5. Z tym musi się teraz zmierzyć Jakub Wolny. No i oby wygrał tą walkę Polak. No to jest ostatni z Polaków już dzisiaj w pierwszej serii. Nie! Jakub Wolny przegrał. No i Noriaki Kasai dzięki temu awansuje. 38. miejsce Jakuba Wolnego. No szkoda. Naprawdę szkoda Polaka. No i czekamy. Jeszcze parę tych par zostało. Dmitrij Wasiliew, Michał Hajbek. Też bardzo ciekawa para. I Dmitrij ile skoczy? No kiepsko. Dmitrij niestety odpada nam. 32. miejsce. Myślę, że to jest zbyt słabo, żeby Hajbek mógł przegrać. No ale wszystko jest możliwe. No i widzicie, wszystko jest możliwe i prawie by Hajbek to przegrał. Dzięki temu, że skoczył troszkę dalej o metr i noty myślę dostał wyższe, to wygrywa z Wasiliewem, ale strata będzie dość spora do czołówki. Junshiro Kobayashi i Andreas Schuler. No to też jest, można powiedzieć, taka para śmierci. No, ale Junshiro krzywe wyjście z progu. No, Schuler chyba ma spokojny awans, tak mi się wydaje. No właśnie, Schuler już jest na progu. Już tu nam sunie.
No, on skoczy o wiele dalej, Andreas Schuller. I jest dalej, bardzo daleko. Szóste miejsce dla Szwajcara. Dobra dyspozycja. Na razie Szwajcar pokazuje naprawdę, że jest w formie. Jewgeni Klimow, Casey Larson. Tu jest ciekawa para dopiero. No, ale Klimow psuje, więc... O Jezu, jeszcze takie skrzywienie. Klimow widać, że jest bez formy na razie. I forma chyba do niego nie przyjdzie tak sama. Casey Larson właśnie powinien tutaj spokojnie to skoczyć. No, nie powiedziałbym, że tak spokojnie. I przegrywa, niewiarygodne, z takiej pary odpada Casey Larson, niewiarygodne. A tak skakał dobrze. Chyba trema jednak, jest bardzo młody, no i trema go zażarła. I dzięki temu Klimow w drugiej serii się ukaże. Z taką notą jeszcze, Takeuchi Jernej Damian. Oj, Takeuchi też, o Jezu. No kiepsko, bardzo kiepsko. 44. miejsce. No i Jernej Damian chyba też spokojnie do drugiej serii powinien się zakwalifikować. Pewno nie skoczy tyle, ile było wczoraj. No, przyzwoicie, 22. miejsce. No i została nam ostatnia para. Gregor Schirenzauer, Daniel Andretande. No to jest hitowa para. No i zobaczmy. O nie, Gregor odpada. Tak czułem, coś mu ten Oberzow nie podchodził. I tutaj 47. miejsce Gregora. No i Tande, ile on skoczy? Jestem bardzo ciekaw. Upsi. Wygrał parę, ale będzie daleko. Oj, bardzo daleko. 42. No awans ma nota 102,9. No, Daniel Andretande przejechał się po progu, można powiedzieć, ale po pierwszej serii mamy niespodziankę. Matthew Sukup prowadzi, drugi Severin Freund, trzeci Stefan Hula. Miła niespodzianka, bo na czwartym miejscu jest kolejny Polak Kamil Stoch, piąty Stefan Kraft, szósty Andreas Schuller z Karlem Geigerem, ósmy Robert Johansson, dziewiąty Kevin Bickner, dziesiątkę zamyka Sebastian Coloredo. Jak tam następni Polacy? 19 Piotrek Żyła. No i chyba na tym byśmy skończyli Polaków, niestety. Także ten Teges. Trudno się mówi. Trzeba lecieć dalej. Simon Amann w drugiej serii jest, więc nadal jego marzenie o turnieju 4 skoczni jest realne. No ale zobaczymy, na ile to będzie realne marzenie. Mamy 31 zawodników, nie zapominajmy. Więc jeden dzisiaj z punktami się pozbędzie się punktów. Chyba będzie to Klimow albo Tande, bo oni mają najniższe noty. Klimow zaczyna tą drugą serię. No i Klimow, można powiedzieć, że szału nie robi. Poprawił troszkę odległość, ale nie za dużo, 109 metr głównie. No i Daniel Andretande, no ten, który miał walczyć o turniej. Zobaczymy. No taki skok trzeba było oddać chociaż w pierwszej serii. To mógłbyś o coś walczyć. No ale nie zapominajmy, turniej jest długi. Tu się liczą wszystkie serie, nie zapominajmy, więc... Michał Hajbek też jest daleko, ale on lubi atakować. No czy w drugiej serii zaatakuje? No nie za bardzo. 124,5 było, teraz 125. Widać, coś u Hajbeka stanęło na razie, no ale... On jest specem od Pucharów Świata, dwie kule już ma, więc... Paul Brasme. Proszę bardzo, nie mógł zdobywać w zwykłych konkursach punktów. To udało się poprzez właśnie turniej 4 skoczni. No i obejmie prowadzenie. I to, co ma, na razie utrzyma. Więc nie jest źle. Łukasz Chlawa. Czesi wszyscy awansowali. Cała trójka do drugiej serii. Chlawa najgorszy. No i chyba będzie, zostanie z jednym punktem. Klimowa wyprzedzi, ale reszty nie. No dokładnie. Stande też przegrywa. No i Andreas Wellinger też dosyć daleko jest, Niemiec. I czy tutaj obejmie prowadzenie nam Wellinger? Chyba nie, zabraknie. Drugie miejsce. 1,7 za Brasme. No i Andreas Tiernen. 24. lokata, Norwega. Ile będzie? Powinno być dobrze. Jest bardzo dobrze. Brawo.
Prowadzenie 130 metrów. No i Simon Ammann. Marzenie o turnieju nadal jeszcze zostało. No i popatrzmy, Zimi. Oj, teraz odpalił chyba rakietę. Zimi, proszę bardzo. Jest daleko, 131 metrów. Dobre oceny. No i teraz będzie czekał, jak inni będą skakać. Jernej Damian. W drugich kwalifikacjach, 22 po pierwszej serii. No i jak tutaj wygląda? Chyba na drugie miejsce. Trzeci jeszcze przegrywa ze Stiernenem. 2 metry bliżej od niego skoczył. No i Anze Semenić. Również 22 lokata Słoweńca. Ale za dużo punktów chyba dzisiaj nie uzyska Semenić. Skok na 5. miejsce Semenicia. No, troszkę straci. No i Tilian Bartol kolejny. No i też tak kiepsko wyglądało to już na progu. I też w jedną dziurę, można powiedzieć. 4. miejsce za Damianem. No za pierwszą trójką oczywiście. No i Kilian Peyer, 20 Szwajcar, jest po pierwszej serii. Schuller na razie skacze świetnie. Ale i on może się w końcu zaciąć. Czy Kilian Peyer odbierze prowadzenie Ammannowi? Chyba tak. No tak na to wyglądało, tak jest. 271,6. No i 2 Szwajcarów na prowadzeniu. No i może Piotrek Żyła zepchnie ich z tego prowadzenia. Przydałby się Polak w tej chwili na prowadzeniu. No i jak to wygląda ze strony Piotrka? No nie będzie prowadzenia. Jest 2. miejsce, 0,6 przegrywa jednak z Peyerem, ale Ammanna wyprzedza. Czesmir Kozisek. No Czech wydawało się, że to nie był taki szałowy skok, ale miejsce 18 po pierwszej serii było. W drugiej niestety zepsuł swój skok Kozisek. Będą punkty, ale marniutkie. No i Noriaki Kasai. No Jakub Wolny miał pecha. Dobre kwalifikacje odbył, no ale niestety trafił na zawodnika, który skoczył w kwalifikacjach treningowo. Czyli Noriaki Kasai. I teraz Noriaki na 4. miejsce plasuje się. No i Timi Zajc. Zobaczymy, jak tam Timi. No dzisiaj może mieć nowego lidera. Chyba nie. Nowego lidera Pucharu Świata raczej nie będziemy mieć. Timi Zajc, za to dobrze. 2. miejsce Timiego tylko za Kilianem Peyerem. I to 0,2 punktu tylko. Denis Korniłow. On też oddał naprawdę fajny, daleki skok. No i jak Korniłow wygląda? Oj, świetny skok Korniłowa. I obejmie prowadzenie razem z Peyerem. Będą na razie prowadzić. No coraz bliżej zbliżamy się do tej 10. Johan André Forfang. No tak jak podejrzewałem, w drugiej serii Forfang już zepsuł. No i daleko będzie. 15. miejsce dopiero Forfanga. Gdzieś tam koło Tandego będzie się kręcił. No i rewelacyjny Kazach Siergiej Tkaczenko. Na razie turniej po jego myśli. Ale druga seria nie. Coś tam zepsuł przy tym wyjściu z progu Siergiej, że to tak wyszło i 13. dopiero miejsce odległe. No i 12. był Roman Kołderka po pierwszej serii tego konkursu. No i Roman wychodzi na to, że chyba czai się na prowadzenie. I tak też uczynił. Roman Kołderka prowadzi 130,5 metra. Wysoka nota. No i teraz rozpoczyna tą 11. Mackenzie Boyd-Klaus, Kanadyjczyk. I też będzie daleko chyba. Ale nie na tyle, żeby objąć prowadzenie. Na 2. miejsce starczyło. 3 mamy już na 2. miejscu. Klaus, Peyer i Korniłow. No i 10. jest Sebastian Coloredo. Mogą być dobre punkty dla Włocha. Jeżeli nie zepsuje wyjścia z progu, a już zepsuł. No ale coś tam uściupał jeszcze. 11. miejsce. No gdzieś tam 3. dziesiątce skończy. Kevin Bickner. No tu też dosyć spora sensacja. No, on skoczył nieźle, to Casey już się zepsuł. No, w drugiej serii już Bickner tak nie odleciał. 123, 12 miejsce. Ale punkty będą. To jest najważniejsze. No i Robert Johansson. Chyba najlepszy z Norwegów po pierwszej serii.
I może być również nim po drugiej serii. Będzie. Dziesiąty. Nie, Stiernen będzie najlepszy. Więc tutaj Norwedzy się wysypali już. Teraz Carl Geiger też się wysypał. Tak, przewidywałem, że w drugiej serii już mu się nie uda oddać takiego skoku. I 19 miejsce Niemca, no. Niemcy na razie kiepsko u siebie. Kiepsko to wygląda. Andrea Schuller. No jak za to Szwajcar. Szwajcar za to świetnie. Ależ tutaj odpala rakiety non-stop Schuller. I prowadzenie proszę bardzo przed kołdelkę. Peyer trzeci nadal. No i Stefan Kraft. No jedyny z Austriaków, który coś może tutaj zdziałać w tym konkursie jeszcze. Austriacy w Oberstdorfie można powiedzieć zawiedli. A Kraft skacze swoje. I na drugie miejsce wkomponuje się teraz Stefan Kraft. Tylko za Schullerem na lądu poza zasięgiem. Kamil Stoch. No Kamil, podium będzie? Oj, ciężko będzie z tego podium uzyskać, choć... Nie, zabraknie. Drugie miejsce na razie. No, jest nadzieja. No, ale jeszcze trzech, między innymi Stefan Hula. Zobaczymy, czy Stefan wróci do dobrego skakania. No, chyba nie na tyle, żeby tutaj wyprzedzić Kamila. No, na dziesiąte miejsce Stefan. No, może być. No, nie będziemy źli na Stefana, bo punkty będą. Skoczył dobrze, przyzwoicie. No i Severin Freund. Jak tam Niemiec wygląda? Oj, nie. Druga seria zepsuta. Tak jak i Stefana Huli, więc Kamil Stoch już jest na podium. Brawa dla niego. Dziesiąte miejsce Severina. No nie najgorzej Severin również dzisiaj. Schuller na prowadzeniu, Kamil Stoch drugi, trzeci, Stefan Kraft. No i kończy to wszystko rewelacyjny Kanadyjczyk Matthew Sukup. Zobaczymy, czy wytrzyma presję. Nie, nie wytrzyma. Tak podejrzewałem. Młody jeszcze jest, będzie się uczył. 19 miejsce dzisiaj Matthew Sukupa, a wygrywa te zawody Andrea Schuller. To już nie jest taka turbo niespodzianka. Szwajcar, widać, że świetnie mu na razie idzie w Pucharze Świata. Również turniej zaczął dobrze. Kamil Stoch, nadzieja. Matką głupich mówią. A tu proszę, Kamil drugie miejsce, trzeci Stefan Kraft, więc... Również Kraft będzie deptał tutaj po piętach Kamilowi i Schullerowi. Na czwartym miejscu Roman Kołdelka, stary wyga jest. Piąty Mackenzie Boytlaus, Kilian Peyer i Denis Korniłow, więc tutaj spore urozmaicenie reprezentacyjne. Później Timi Zajc, Piotr Żyła, no i dziesiątka zamyka Severin Freund. No następny Polak to jedenasty Stefan Hula, no i to tyle. Trójka Polaków punktowała i zdobyła jakieś punkty do klasyfikacji turnieju. Na ostatnich trzech miejscach, które dawały punkty Forfang, Tandej, Chlawa, no i bez punktów Jewgeni Klimow. Tak to się prezentuje w chwili obecnej. No i popatrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Czy coś się tu pozmieniało? Dokładnie tak. Andrea Schuller z dwoma zwycięstwami na swoim koncie, więc to już nie jest przypadek. Jest liderem w tej chwili Pucharu Świata, 336 punktów. Noriaki Kasai drugi, 306. Freitag trzeci spadł znowu z pierwszego miejsca na trzecie, 304. Junshiro Kobayashi 257. Amman 223. Casey Larson 216, choć tutaj nie punktował. Kamil Stoch 215. Tande jest na ósmym miejscu, ma 208, Kraft 9, 191, no i dziesiątkę zamyka Piotrek Żyła. On ma tych punktów dokładnie 189. No na ostatnich miejscach bez punktów jest, o, jest jedyny w tej chwili w stawce już tylko Władimir Zografski. On jako jedyny jeszcze nie ma zdobyczy punktowej. Może to się zmieni podczas drugiego konkursu turnieju czterech skoczni. A ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę podczas całego tego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!